Mikołaj obierze świat. Odcinek 52. Początek listopada, w Polsce jesienna plucha, a my w samolocie. Naszym celem jest teraz pewna magiczna wyspa. Zbliżamy się do lotniska na Maderze. Lotnisko to uchodzi za niebezpieczne. W latach 70. miały tu miejsce dwie duże i jedna mniejsza katastrofa lotnicza. Łącznie zginęło 170 osób. Jednak od tego czasu pas lotniska znacznie przedłużono. Konstrukcja stoi na 180 palach. Ta sztuczna konstrukcja wydłużyła pas o ponad kilometr. Madera to mała, ale niesamowita wyspa, zawieszona pomiędzy oceanem i chmurami. Nadmorskie pustynne klify sąsiadują tu ze spiczastymi niczym igły zielonymi szczytami. Góry przed południem najczęściej skopane są w słońcu, a po południu schowane w chmurach. Nadmorskie klify od mileniów znoszą szturmy oceanu. Setki kilometrów lewat transportują wodę przez całą wyspę, a pod powierzchnią oceanu kryją się wspaniałe zwierzęta. Ruszamy na pierwszą wycieczkę. Choć nie przekroczymy wysokości 100 metrów nad poziom morza, spacer po Półwyspie Świętego Wawrzyńca jest wycieczką górską. To jedna z najpopularniejszych atrakcji Madery. Szybko dochodzimy do niewielkiej przełączki z punktem widokowym. To widok normalnie jak z tapety Windowsa. Z Oceanu Atlantyckiego sterczy tu masa malowniczych skał. W odróżnieniu od reszty wyspy jest tu niemal zupełnie pustynnie. Trasa wije się przez przesmyki w górę i w dół. Mimo że ścieżka jest wygodna, to jednak takie góry. I nie zawadzi ubrać górskie buty. Jeśli ktoś ma lęk wysokości, może się mieć z niej poczuć nieswojo. Ale wtedy po co w ogóle przyjeżdżał na Maderę? Cały obszar półwyspu jest objęty rezerwatem. Dochodzimy do Casa do Sardinia, niewielkiej kawiarni i punktu ochrony przyrody. Nad głowami co jakiś czas przelatuje samolot, bo jesteśmy na torze podejścia do lotniska. Można tu spędzić czas pod palmami, słuchając treli kanarków. Ale trochę tu śmierdzi, bo ludzi dużo, a szambo małe. Emerytura pod tymi palmami to nie to. Dalej szlak jest w remoncie. Ale maderscy Portugalczycy nie są zbyt zasadniczy i nikt tu nie robi problemów. Wchodzimy na niewielki szczyt i dalej już widać tylko łańcuch niewielkich wysepek. A tak dokładniej małe wysepki blisko, a daleko w oddali położoną 40 km stąd drugą zamieszkaną wyspę archipelagu Madery, Porto Santo. Długość naszej dzisiejszej trasy w obie strony to około 8 km, a suma podejść to około 420 metrów. Także jest to górska wycieczka. Warto się tu wybrać w lekko pochmurny dzień. Tu nie ma cienia, a maderskie słońce nawet w listopadzie potrafi nieźle wysmażyć. I tyle na ten dzień. W kolejny poranek meldujemy się w parku leśnym Quemadas, leżącym na północnych stokach gór. Piękne domki kryte strzechą skrywają sklepik, centrum turystyczne i bazę noclegową. To strefa parkowa, miejsce wypoczynku z dodatkiem czegoś w rodzaju mini zoo. Przy stawach mieszka domowe ptactwo. Uważaj, bo może szczypać. Okolice parku porasta majestatyczny las. Przede wszystkim jest to jednak punkt wypadowy na jedno z najliczniej odwiedzanych lewat Madery. Lewady to nic innego jak maderyjskie kanały irygacyjne. W większości służą do transportu wody z mokrej północnej części wyspy na tereny rolnicze południowej suchej. Powstały w większości w okresie od XV do XVII wieku. Były budowane głównie przez niewolników,
a myśl techniczna pochodziła od Maurów. De Vado do Calderao Verde, czyli zielonego kotła, jest fragmentem większej całości o długości 37 km. Jest bardzo zatłoczona, więc najlepiej się na nią wybrać bardzo rano albo po południu. Na pewno nie około 10-11, kiedy autokary wypluwają tutaj masowe wycieczki. Początkowo większość odcinków prowadzi szeroką drogą przez bujny las. Po jakimś czasie natrafiamy na pierwszy tunel. Jest bardzo krótki. I choć damy tu radę przejść z komórką, najlepiej mieć latarkę czołówkę. Tak jak i w następnym i jeszcze następnym. Na tej części Lewady nie ma naprawdę długich tuneli. Najdłuższy tunel Lewady na wyspie ma jednak ponad 5 km długości, a turystycznie dostępny ponad kilometr. Także myśląc o Lewadach na Maderze, zabierzmy ze sobą solidną latarkę. Dalej poruszamy się wąską półką zamykającą kanał. Po prawej otwiera się głęboka dolina, opierająca się o najwyższy szczyt wyspy. Pod nami są przepaści. Na szczęście krawędź jest solidnie zabezpieczona. W Lewadach żyją ryby i to całkiem spore. Odcinek z Cuyamadas do Zielonego Kotła to 8 km, w obie strony 16. Piszą, że 12, ale tutejsze miary podlegają dziwnej dylatacji. Szlak prowadzi dalej 4 km do Kotła Piekielnego. Zielony Kocioł to niezwykle malownicza, ciasna dolinka z wodospadem i jeziorkiem. Wodospad podobno ma 100 metrów, ale wiecie, ta turystyczna dylatacja powoduje, że może to być równie dobrze, na przykład 70. Tak czy siak, to miejsce jest naprawdę cudowne. Pomału czas wracać. Cała wycieczka i tak zajmie nam około 4 godzin. Tak właśnie powinno wyglądać prawidłowe mijanie się na Lewadach. Droga z powrotem nieco się nuży, ale mało jest Lewad, gdzie nie trzeba wracać tą samą drogą. Zwłaszcza jak się nie ma drugiego środka transportu. Idąc już na spokojnie, warto zwrócić uwagę na niesamowitą maderską roślinność. Następnego dnia o 8 rano meldujemy się na trzecim co do wysokości szczycie wyspy. Na Pico de Arerio znajduje się wojskowa stacja radarowa. Zaczyna się tu też szlak numer 1 Madery, prowadzący stąd na Pico Ruvio. Wiatr na razie nieśmiało zdmuchuje poranne mgły. Stacja radarowa, a właściwie prowadząca do niej droga, umożliwiły tu łatwy dostęp masom turystów. Ledwie parę kroków od samochodu i jesteśmy na jednym z najpiękniejszych górskich szlaków Europy. Jedyna wada, że raczej nie sami, ale kolejki jak na Giewont też raczej tu nie spotkamy i jest tu całkiem przepaściście. Jeszcze kilka kroków i stajemy na najbardziej ikonicznym fragmencie szlaku. Pojawia się na wszystkich relacjach z Madery. To wąziutka, to kilkudziesięciometrowej długości grań, tak wąska, że mieści tylko ścieżkę. Po obu stronach są bezdenne przepaści, ale w sumie ta ścieżka to bardziej szeroki chodnik, równy jak schody do kościoła. Po obu stronach są solidne barierki. Myślałem, że się będę bał, ale gdzie tam? Cały szlak to praktycznie zero trudności. Jedyny problem to kondycja. Tam i z powrotem jest 1200 metrów podejścia. Jeżeli milion schodów ci nie straszne, trasa jest bezproblemowa. Dalej trawersujemy po stromych półkach szczyt Cidrao. Pod stopami odchłanie, ale chodnik wygodny jak balkon. Do tej pory tak naprawdę nie było zejścia. Zaczyna się ono za trawersą. I tu właśnie ta trudność. Z powrotem będzie pod górę. Gdyby mieć transport z drugiego końca szlaku, można by sobie znacznie ułatwić, ale większość musi wracać. Schodzimy do pierwszego tunelu. Widoki cały czas zapierają dech w piersiach. I tu właśnie napotykamy stado ciekawych ptaków. Całkiem duże ptaszyska niespecjalnie boją się człowieka. To dziko żyjące kuropatwy czerwononogie. Akurat, to są po prostu tłuściochy.
Chwilę fotografujemy zwierzaki i wchodzimy do pierwszego tunelu. Tak naprawdę dalej stąd prowadzą dwa szlaki, łączące się przed Pico de Ruvio. Krótszy przez tunele i bardziej przepaścisty dookoła góry. Pasowałoby to, aby zrobić ładną pętlę. Niestety ten drugi od lat nieszczędny. Przyroda jest tu jednak trochę inna niż w Tatrach. Dalej szlak to naprzemiennie, piękne trawersy w skałach i tunele. Jeszcze kilka tuneli, w tym jeden dość mokry, z solidnymi kałużami na spągu. Madera to prawdziwa wyspa tuneli. Są nie tylko na drogach i lewadach, ale i też na zwykłych górskich ścieżkach. Dopiero z daleka widać, że ścieżka jest wyciosana w wielkiej ścianie. Zbliżamy się do najniższego punktu, szlaku pomiędzy szczytami. Pogoda na Maderze jest bardzo zmienna, a popołudniami góry przeważnie zanurzają się w chmurach. A że z chmur sterczą tylko same najwyższe szczyty. No i nam nalazły chmury, decydujemy się na powrót. Po drodze jeszcze oglądamy Dolinę Metade z punktu widokowego Ninho da Manta i zmierzamy z powrotem ku radarowej kuli. Pico Ruivo zdobędziemy inną drogą. I jeszcze tylko zjazd w chmurach. Na najwyższy szczyt Madery dostaniemy się nieco krótszą, nieco szybszą i dużo łatwiejszą drogą. Z położonego na niemal 1600 metrów nad poziom morza, dużego parkingu, prowadzi na szczyt wygodna promenada. Nic dziwnego, że pełno tu autokaru z wycieczkami. Całe podejście ma około 300 metrów w pionie i zajmuje nie więcej niż godzinę. Pod szczytem znajduje się schronisko, jednak zapachy z tłumnie odwiedzanej toalety niosą się wszędzie wokół tak, że odechciewa się kawuś z ciasteczkiem na schroniskowym tarasie. Jestem na dachu Madery. Szczyt Pico Ruivo, czyli czerwony szczyt, ma 1862 metry nad poziomem morza. To nie Alpy, ale pamiętajmy, że tu góry startują wprost od morza, a właściwe ich podnóże jest 2,5 km pod powierzchnią oceanu. Rzeźba tych gór jest bardzo ostra, a wyraźne granie i doliny sprawiają, że nie czuć, że chodzimy po wulkanie. Pobyt na Maderze to nie tylko wycieczki. Sporo ludzi tutaj przylatuje po prostu do turystycznych kurortów. Nie ma tu porządnych plaż, ale jest gdzie spędzać czas. Obowiązkowe zdjęcie przy pomniku najsławniejszego Maderczyka. Stolica wyspy Funchal ma 100 tysięcy mieszkańców. Pewnie drugi i trzecia tyle to siedzący tu ciągle turyści. Samo miasto w pełni zasługuje na miarę eleganckiego kurortu. Jak cała wyspa, to nie w zieleni i kwiatach. Jest też bardzo zatłoczony, a na ulicach codziennie są korki. Jedną z atrakcji miasta jest targ rolny. Turystów atakuje tu ogromne bogactwo kolorowych owoców. Jak na wyspę, dział rybny nie jest zbyt wielki. Wśród gatunków sprzedawanych tu ryb na szczególną uwagę zasługuje pałasz czarny, czyli słynna espada. To ryba głębinowa, podawana tu często z bananami. To ta właśnie, z zębiskami. Ciasne uliczki, niektóre z malowanymi drzwiami, są pełne klimatycznych knajpek. Moment, a co to jeździ nad dechami? No tak, ponieważ górne dzielnice są 500 metrów wyżej niż dolne, mamy tu kolejkę linową. Krótka wizyta przy kasie i cenniku i do ogrodu botanicznego pojedziemy samochodem. Są tu dwa ogrody. Ten jest chyba mniej ciekawy. Warto zauważyć, że kiedy na dole miasta świeci słońce, góra jest cała w chmurach. Jest tu tradycyjna maderska chatka. Dziwny ogród geometryczny. I można pooglądać trochę zwierzaków. Oczywiście jest też cała masa ciekawych roślin. A cały ogród leży bezpośrednio nad autostradą.
Fauna Madery jest zaskakująco uboga. Właściwie poza ptakami i jaszczurkami nie ma tu dziko żyjących większych zwierząt. Za to w oceanie ich nie brakuje. Musturujemy się na chwilę na katamaran, żeby je podpatrzeć. Przy okazji możemy też podziwiać stolicę wyspy z nieco innej perspektywy. O, tamta łódka nie stoi tu bez powodu. Proszę, całe stadko delfinów i to dość rzadkich długonosów. Po angielsku rough-toothed dolphin. Delfiny bawią się niemal o wyciągnięcie ręki. Chyba specjalnie się przed nami popisują. Nie możemy zostawać tu więcej niż 10 minut, żeby nie niepokoić zwierzaków. No i że właściciel łódki nie stracił licencji. Płyniemy dalej. Niestety już z daleka, na tle lotniska i Półwyspu Świętego Wawrzyńca, możemy podziwiać grindwale, czyli delfiny, z angielska dla niepoznaki zwane pilot whales. Jeszcze rzut oka na rezerwat Garajal z figurą Chrystusa i kolejką linową i na majaczące w oddali wyspy pustynne, też rezerwat przyrody, nie zamieszkały przez człowieka. I na tym kończymy naszą morską wycieczkę. Niektóre morskie stwory możemy obserwować wprost z nad basenu. Część ma całkiem pokaźne rozmiary. To oczywiście nie wszystkie atrakcje Madery. Zapraszam już teraz na kolejny odcinek o tej cudownej wyspie. Odwiedzimy w nim magiczny las, punkty widokowe, naturalne baseny i podziemne prysznice na dzikich lewadach. Do zobaczenia!